pozwólcie mi Państwo, że wyrażę ogromne uznanie i podziękowanie za wkład i trud, za stworzenie tak wspaniałego grantu, z którego jedynie możemy się cieszyć. Uczelnia ma wielką satysfakcję i odczuwamy ten prestiż, że tak ważne przedsięwzięcie jest u nas realizowane i dzisiaj możemy uczestniczyć w tym momencie, żeby to docenić. Mikroskopia skaningowa to jest bardzo dobry przykład olbrzymiej kariery, jaką zrobiły osiągnięcia naukowe i bardzo szybkiego wykorzystania tych osiągnięć. Dlatego, że proszę Państwa, proszę zobaczyć po prostu, że badania Rohrera i Binninga w 1981 roku, opublikowanie przez nich pomysłu mikroskopu skaningowego, który pozwolił na obserwację powierzchni z precyzją atomową, to jest, proszę zobaczyć, widzimy pojedyncze atomy dzięki temu mikroskopowi, zostało już 5 lat później nagrodzone Nagrodą Nobla. Wydaje mi się, że znaczy nie znam dokładnie statystyki, ale to jest chyba rekord, jeżeli chodzi o szybkość zauważenia przez świat tej nagrody. 20 lat potem mamy to urządzenie, które jest u nas już uruchomione. W kilka tygodni po otrzymaniu tego, rozpakowaniu tego sprzętu, doktor Józef Świekło, który jest tutaj zatrudniony w ramach projektu NanoMac Lab, uzyskał fantastyczne obrazki. Proszę Państwa, to jest obraz struktury domenowej materiału o grubości kilku warstw atomowych. Tutaj akurat to jest 8 warstw atomowych. Czyli po prostu widzimy po prostu, że 8 atomów ułożonych jedne na drugi, jedne patrzą do góry, a drugie patrzą do dołu. Jest naprawdę fantastyczna sprawa. Tego typu obrazki w zasadzie można też obserwować w Orsay. Natomiast my mamy dodatkowe możliwości, mamy możliwości badania w polu magnetycznym, możliwości badania w funkcji temperatury. I to będzie nasz wkład do wspólnych badań prowadzonych z Orsay. Będziemy sprawdzali szereg koncepcji wspólnie stawianych z naszymi współpracownikami, przyjaciółmi w Paryżu. Ale nie tylko. Ten eksperyment z magnetyzmu, trudno jest go powtórzyć, no na przykład w Paryżu, bo nie ma tam takich materiałów, albo w Barcelonie. Natomiast my możemy go udostępnić poprzez internet i można stworzyć wspólne laboratorium studenckie. Jest to sprawa edukacji na poziomie uniwersyteckim. Natomiast bardzo ważną sprawą jest edukacja niżej. Jest to zauważone przez wszystkich, że nauczanie nauk przyrodniczych jest bardzo ważne. Bez tego będzie zapaść technologiczna Europy. To nie tylko Polski, to będzie zapaść Europy. Jest koncepcja, żeby po prostu stworzyć w wybranych szkołach bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Nauczyciele byliby doszkalani przez uniwersytety, czyli my byśmy wspierali ich jako sieć uniwersytetów, sieć taka akademicka. Otwieramy dzisiaj laboratorium MFM-STM, to taka jest ta pełna nazwa, do specjalistycznych badań magnetycznych, nanostruktur. I to jest nasza działka po prostu w tej szerokiej współpracy oraz do badań interdyscyplinarnych. Tu jesteśmy otwarci. Dotychczasowe wyniki NanoMac Lab. Jest to intensyfikacja specjalistycznych badań magnetycznych nanostruktur oraz wydaje mi się, że mimo wszystko istotne może być, jeżeli się to uda zrealizować. Jest to zaproponowanie tej koncepcji globalnego laboratorium, GlobLab. To byłoby na tyle. Dziękuję Pani bardzo. W naszym laboratorium mikroskopu skaningowego my używamy przede wszystkim dla wizualizacji struktur magnetycznych różnego typu ultracienkich próbek warstw magnetycznych. Takiego typu próbki są używane przede wszystkim dla badań podstawowych właściwości magnetycznych, materiałów magnetycznych, które między innymi są używane dla produkcji na przykład magnetycznych pamięci różnego typu sensorów. W dni dzisiejsze takiego typu materiały są bardzo ważne w przemyśle i w różnego typu badaniach naukowych. Cały nasz przemysł elektroniczny i cała nauka przechodzi z badań właściwości objętościowych do właściwości magnetycznych. Warto przypomnieć przede wszystkim, że 10 lat temu twardy dysk o pojemności 20 MB to było coś takiego niezwyczajnego. Teraz dyski twarde o pojemności 400 GB są codziennie używane w różnego typu komputerów domowych. I można powiedzieć, że postęp techniczny
Był spowodowany też badaniami właściwości magnetycznych struktur i materiałów magnetycznych w takiego typu materiałów. Możliwości mikroskopii skaningowej pozwalają nam mierzyć właściwości fizyczne różnego materiałów o z rozdzielczością przestrzenną rzędu kilku nanometrów. To jest bardzo ważne w przypadku na przykład tych, jak ja już mówiłem, dysków współczesnych, bo to jest możliwość wizualizacji struktur zapisu, które dzisiaj osiągają wymiarów kilkuset nanometrów. To znaczy dzisiaj nasze układy scalone są zbudowane z taką samą rozdzielczością, co idzie zapis struktur magnetycznych w naszych dyskach twardych. Dlatego znaczy wyuczanie fizyki, która jest wykorzystywana przy produkcji takiego typu materiałów, jest bardzo ważna. I nasze laboratorium się zajmuje takiego typu doświadczeniami. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tych składnikach, z których składa się mikroskop skaningowy. Sercem każdego mikroskopu skaningowego jest głowica pomiarowa. Oto jest ona. Każda głowica zawiera dźwignię pomiarową, tak zwany cantilever, i system optyczny, który pozwala mierzyć odchylenie tego cantilevera od stanu normalnego z dokładnością tych kilku nanometrów. Próbka dla pomiarów jest ustawiona na specjalistycznym uchwycie. Oto jest jej miejsce. Nasze laboratorium się zajmuje głównym, ma główne do czynienia do pomiarów magnetycznych i dlatego to miejsce na próbkę jest wyposażone elektromagnesem, który pozwala nam wytwarzać pole magnetyczne prostopadle dla powierzchni próbki. Prócz tego my powinniśmy mieć możliwość do przyłożenia pola magnetycznego, które jest równolegle do powierzchni próbki. Dlatego u nas służy taki specjalistyczny elektromagnes z cewką, który stoi obok teraz mikroskopu, ale który może być odwracony w stronę mikroskopu. I jeżeli my jego dokładnie ustawimy w miejsce naszej próbki, to w tym miejscu my będziemy mieli pole magnetyczne, które jest równolegle do powierzchni próbki. Teraz ja usunę go z powrotem. Na początku, przed pomiarami, my musimy ustawić próbkę względem dźwigni pomiarowej na dystansie około kilku milimetrów. Dlatego u nas służy specjalistyczny silnik krokowy, obracając który też ręcznie, ja mogę zmieniać dystans pomiędzy próbką a dźwignią pomiarową. O, w taki sposób. Całość mikroskopu jest zamieszczona na specjalistycznym stole antywibracyjnym, który służy dla tłumienia drgań, które przechodzą przez nasz fundament i przez nas tu do mikroskopu, do głowicy pomiarowej. Dla wizualizacji miejsca, które będzie skanowane przy pomocy tego mikroskopu, służy kamera CCD podłączona do mikroskopu optycznego, który może być obracony i ustawiony w odpowiednią pozycję, żeby na ekranie monitora obrazować miejsce wybrane dla badania. Próbkę przygotowaną dla pomiarów musimy umieścić na tym stolku pomiarowym, potem postawić głowicę pomiarową, sprawdzić i przesunąć próbkę bliżej do głowicy pomiarowej i ustawić mikroskop optyczny tak, żeby było widać próbkę na ekranie monitora. Teraz będziemy robić pomiar przy pomocy naszego mikroskopu sił magnetycznych naszej próbki i to jest robione przy pomocy oczywiście odpowiedniego programu komputerowego, który steruje blokiem elektroniki podłączonej do mikroskopu. Tu w górnej prawej części naszego ekranu widzimy powiększenie optyczne uzyskane przy pomocy kamery CCD naszej dźwigienki magnetycznej i na
górnej części tej dźwigienki jest widoczna czerwona plamka od lasera, który służy dla pomiarów odchylenia tej dźwigienki podczas skanowania. Przed robieniem tych pomiarów to trzeba się upewnić, że ta plamka jest odpowiednio ustawiona, plamka na dźwigienki jest odpowiednio ustawiona względem detektora położenia, dlatego przełączamy się w menu, które odpowiada obrazowaniu miejsca odbicia tej plamki. Widzimy, że ona jest troszeczkę przesunięta i musimy przy pomocy pokrętel na głowicy doprowadzić jej z grubsza do centrum. To jest pierwsza operacja. Druga operacja to trzeba ustawić częstotliwość drgań wymuszonych w dźwigni pomiarowej do częstotliwości drgań właściwych tej dźwigni. To jest robione przy pomocy skanowania częstotliwości drgań mechanicznych przykładanych do odpowiedniego piezosilnika. Widzimy, że częstotliwość rezonansowa jest w granicach 61 kHz. Amplituda drgań i punkt pomiarowy są ustawiane tak, żeby można było zrobić automatyczne przesunięcie próbki do układu pomiarowego. Włączamy przesuwanie. Teraz widzimy, jak ogniskują defekty na naszej próbce i w ten czas, kiedy będzie uzyskany kontakt mechaniczny dźwigni pomiarowej z powierzchnią próbki, my usłyszymy sygnał z komputera i zobaczymy, że krzywa, która obrazuje amplituda drgań wymuszonych naszej dźwigni, jest stabilizowana na poziomie, który był ustawiony w punkcie stabilizacyjnym. W tym przypadku to jest około 20 jednostek. Po tym momencie my już możemy włączyć skanowanie w odpowiednim trybie, który jest wybrany dla naszej próbki. To jest skanowanie sił magnetycznych na obszarze 10×10 mikrometrów z częstotliwością 1,95 Hz. Włączamy skanowanie. Podczas skanowania u nas są rejestrowane 3 obrazki. Na jednym z obrazków jest widoczna struktura powierzchni. Drugi i trzeci obrazek obrazują rozkład sił magnetycznych w pobliżu powierzchni próbki, a dokładniej na odległości 100 nanometrów od tej powierzchni. My na lewym obrazku my widzimy, że powierzchnia próbki, mimo tego, że w układzie optycznym jest bardzo błyszcząca, ona nie jest doskonała, zawiera różnego typu defekty punktowe o wymiarach ułamków mikrometru, to można bardziej dokładnie zbadać, a na obrazkach, które obrazują rozkład sił magnetycznych, widać duże domeny magnetyczne, które powstali podczas rozmagnesowania naszej próbki w polu zmiennym. Takiego typu mikroskop pozwala nam obrazować struktury magnetyczne w warstwach kobaltu o grubości kilku nanometrów, czego oczywiście trudno albo raczej niemożliwie jest uzyskać przy pomocy innych metod